docelowo będziemy chcieli tu zrobić takie progi drewniane. Tu już rozmawiałem z leśniczym i z tym żółtym ominiemy wejście na górę. Na górę Sołtysiu. Sprzątaliśmy tutaj po ogromnej wichurze. Znosiliśmy to wszystko drzewo na dół. MPGK obiecało, że to drzewo wywiezie, rzeczywiście wywieźli. No i tydzień później przyszła kolejna wichura i wszystko co zrobiliśmy. O tym. No. Ja powiem na tej historii, ale potem jak powiem, będę mówił o budżecie, to nakręć ląd. Metalowa balustrada, po której można było się poruszać i oglądać panoramę całej okolicy. Też dolnym szlakiem, to tam przy ławeczce, która stoi, coś takiego widać. Tunel tanki, to co tutaj widzicie. Samo zniszczenie. Ciekawostką jest to, że tutaj na tym terenie można zobaczyć takie duże ilości zapadli. To też... Pisane tak, każdy mógł to przeczytać, co tu się dzieje. Oczywiście wcześniej te informacje będą na naszej stronie dotyczącej szlaku, ale wiadomo, że jak ktoś idzie i może na miejscu przeczytać. Sprawy z tym związane, bo wiemy, że tego typu infrastruktura jest niszczona przez lokalnych działaczy. Przykładem są wzgórza Gapy, gdzie miasto zainwestowało dosyć spore pieniądze właśnie w tablice kierunkowe informacyjne i te tablice już są zniszczone. Tak? No bo trzeba użyć alpinistów, tak? Też często jest tak, witamy chyba też właśnie w tych mały szyszak, no i widać nadajnik na krzyżniku. Wytwórnia wódek i likier, która do... Dziękuję. W 1787 roku gruntownie przebudowano go i lub zbudowano na nowo, jako okazałą rezydencję. Ale tu mieli zrobić jak tam te jaki miał chyba, czy co?